Dzień dobry kochani, jest godzina 19:05, przyszedłem na naszą działkę, witam was w ogóle na kanale Uprawiamy i pewnie możecie się dziwić, ale będzie to fotograficzny odcinek. Zdziwienie będzie, co można robić na działce za zdjęcia o 19:05, już za chwilę się dowiecie. Postawię sobie tutaj taki stolik, wyciągnę wszystkie graty i opowiem wam wszystkim, co będzie się tutaj dzisiaj działo, co będzie się tutaj dzisiaj tworzyło, także zostańcie ze mną, wracam do was za chwilę. No i jestem. Jak widzieliście, przyniosłem ze sobą trochę gratów. O, fajnie, dzisiaj będę miał muzykę w tle. Jakaś impreza. I już wam mówię, co przyniosłem ze sobą. Dwie lampy błyskowe, wyzwalacze radiowe, uchwyt do parasolki, do statywu, mój aparacik, 135, dwie wody mineralne. A za chwileczkę wyciągnę statyw softboxem i statyw, do którego przymocuję drugą lampę błyskową. I już wam mówię, co będę robił. Pamiętacie odcinek? Tutaj chyba. Kiedy na tle naszych paproci sfotografowałem perfumy i robiłem to w świetle zastanym. Świetnie mocno, dosyć mocno świeciło słońce. Była bardzo wysoka ekspozycja, ale chyba wspominałem w tym odcinku, że trzeba tutaj spróbować zrobić coś z błyskiem i dzisiaj postanowiłem, że to zrobię. Kupiłem dwie wody cisowianki. Myślę, że na tle tych paproci będą się fajnie prezentowały i spróbuję zrobić zdjęcie reklamowe polskiej wody mineralnej, niegazowanej cisowianka. Także zakładam aparat na statyw. Aha, i mam ze sobą statyw i wężyk spustowy, zapomniałem wam powiedzieć. Zakładam aparat na statyw, będziecie mogli zobaczyć, jak się do tego przygotowuję. I już przed zrobieniem samego zdjęcia opowiem wam troszeczkę o setupie, o ustawieniach. I mam jeszcze tylko jeden problem i nie wiem, czy mi wystartuje druga lampa błyskowa, ale miejmy nadzieję, że wszystko będzie ok. Sprzęt, jaki mam z sobą dzisiaj, to znaczy wyzwalacze zwykłe Yongnuo 603. Pamiętajcie, że tylko na tych wyzwalaczach można błyskać z czasem synchronizacji aparatu. Tutaj nie ma mowy o krótkich czasach. 600 kanonowską i Yongnuo 564 wersję. Ona już w sobie ma odbiornik radiowy, który współpracuje z 603 wyzwalaczem, więc posiadając te lampy nie potrzebujecie już dodatkowego wyzwalacza, tylko ona po prostu automatycznie się wyzwala. Kurwa, i widzę, że nie ma tutaj mocowania. No coś będę musiał wykombinować. Dobra. Okej. 600 z wyzwalaczem, Yongnuo w softboxie w środku, jedno górne światło, kontrast z tyłu i lecimy. Już wiem, że jestem odrobinę za późno, ponieważ będę musiał robić wszystko w totalnej ciemności. My na działce nie mamy prądu, ale mam 4 T-Lighty, zmontuję szybciutko lampę, żebym mógł coś do was mówić. Będę mówił do takiego światła fajnego, żarowego. Jeśli dotrwałeś do tego momentu i uważasz, że te treści cię interesują, są dla ciebie interesujące i chcesz tutaj wracać, to bardzo cię proszę o subskrypcję i postaw tutaj kciuka w górę. Wyszedłem troszeczkę jeszcze do światła, żeby złapać światło i tutaj wam szybciutko wszystko opowiem. Kanonowska lampa, która jest na kontrze, ustawiona jest na 1/32. Lampa w softboxie 1/4 mocy, dlatego że softbox zabiera troszeczkę światła. F2.0 przy 135 mm, ISO 100. Mam wszystko ustawione, gotowy jestem praktycznie do zdjęcia. Zrobiłem sobie próbne zdjęcie, zobaczcie teraz. Gołe, bez obróbki. Idę po spryskiwacz i robię to jedno zdjęcie i coś wam postaram się jeszcze opowiedzieć, także zostańcie. Zdjęcie zrobione. Chyba jestem zadowolony. Nie mam pojęcia zielonego, jak będzie wyglądało zdjęcie po obróbce. Wrzucę do Photoshopa. Fajnie jest spryskiwać butelki, ponieważ ukrywacie wszystkie niedoskonałości, tak? Gdzieś tam jakaś pogięta etykieta, czy odciski palców, dłoni na szkle. Tego po prostu nie widać. No i przede wszystkim pokazałem wam dzisiaj ten odcinek, żeby znów was zainspirować do tego, żebyście po prostu wychodzili z domu i robili foty. Ale się spociłem. Zrobienie tego zdjęcia, ustawienie tego wszystkiego zajęło mi, już wam mówię, która jest godzina. Jest godzina 19:47, czyli dokładnie 42 minuty. Z nagrywaniem tego materiału. Gdybym nie nagrywał, no to myślę, że pół godziny w zupełności wystarczyłoby mi na to, żeby takie zdjęcie sobie zorganizować. Najważniejsze jest to, że te zdjęcie urodziło się najpierw w mojej głowie. Ja sobie zwizualizowałem ten obraz, a dopiero potem zaczynam kombinować, jak ustawić plan
intuicyjnie ustawiłem lampy. Wyszło jak wyszło, no to teraz zobaczymy, ale zanim zobaczycie to foto, to jeszcze raz namawiam Was do tego, żebyście zostawili tutaj swoją subskrypcję, żebyście walnęli kciuka w górę. Zapraszam Was serdecznie do naszej facebookowej grupy. 2,5 tysiąca ludzi, codziennie nowe inspiracje, codziennie nowe fantastyczne zdjęcia. Bądźcie po prostu z nami i róbcie zdjęcia. Do zobaczyska, kochani, do następnego odcinka. Widzimy się już niebawem, a zdjęcie po obróbce gotowe przedstawiam Wam właśnie w tej chwili. Trzymajcie się ciepło. Cześć.